Siema wszystkim. Dzisiaj pierwszy wyjazd na ryby. Mamy początek marca. Lód zszedł praktycznie no, na dniach, może 2-3 dni temu. Także właśnie umówiłem się z teściem. Mamy rano wcześniej i jedziemy na pierwszą nockę w tym sezonie tak naprawdę. W końcu, bo kurczę, to zima. Chociaż nie była może taka długa, ale o wiele za długa. Także już mnie ciągło bardzo na karpie, już to siedzenie w domu znudziło mi się, także można już wyskoczyć nad wodę, lód zszedł, także jedziemy spróbować swoich sił. Woda jeszcze jest tak naprawdę zimna, bo ma około 5-6 stopni, ale no niestety karpiarze tak mają, że ciężko im wysiedzieć w domu. Ja też już chcę swoich sił spróbować w nowym sezonie i mam nadzieję, że coś wpadnie, także lecę, umówiłem się z teściem na stacji i lecimy tak naprawdę na pierwszą zasiadkę na uroczysku w tym roku. O planach na ten sezon powiem wam później, natomiast teraz ja się zabieram, załączam auto i jadę, bo pewnie już czeka. Praktycznie przez całą zimę nic nie zrobiłem. Zakładam koszyczek do metody 80 gram. To są nowe koszyczki, które u nas się pojawiły pod naszą nazwą GC. Koszyczek zanętowy. Bardzo fajne koszyczki, dobrze zrobione. Takie, że tak powiem, konkretne wykonanie. I ładny wzór. Jeden zestaw. A w sumie chyba dwa zestawy zrobię, jeszcze nie wiem. Ten na pewno zrobię pod metodę. Tutaj będzie warbal założony. Cienki przypon. Taki króciutki jak tutaj. I tutaj założymy właśnie małego warbala 11 mm. No jest jeszcze wiosna, także ta woda naprawdę jest zimna. Więc nie będziemy tutaj, że tak powiem, szaleć z dużymi przynętami na pewno. Szczerze, że wiatr wieje dosyć mocno, jest zimno, znaczy zimno, no dzisiaj zapowiadali w ogóle, że ma być 16 stopni, także jak na ten okres to naprawdę świetna temperatura, ale powiem wam szczerze, no tutaj na otwartej przestrzeni no to wieje i dosyć mocno, na razie słońca nie ma. Jeszcze widać, że w górach leży śnieg na szczytach. Także taka pogoda, jeszcze bym nie powiedział, że to jest wiosenna pogoda, no taka pogoda po zimie, że tak powiem. Ale kurczę, już nie, naprawdę ciężko wysiedzieć w domu. Już kombinowałem jak tu gdzie jechać.
Na razie jakieś dłuższe zasiadki nie planuję, jeśli chodzi o powiedzmy tam tydzień, dwa. Bo na razie jeszcze mamy, muszę być po prostu w firmie, bo teraz naprawdę mamy gorący okres, dlatego właśnie takie o jednodobowe zasiadki na razie muszą wystarczyć. Potem Wam zresztą opowiem o naszych planach na ten sezon i tak dalej, ale na razie takie krótkie sesje muszą wystarczyć, a że tak powiem, no wystarczająco na razie. Zobaczymy, też chcę poczekać, aż ta ryba się tak naprawdę ruszy, bo co z tego, że już nie ma lodu, a woda ma te 5 stopni i ta ryba tak naprawdę no nie jest taka aktywna jak powiedzmy już przy wodzie powyżej 10 stopni, także przypuszczam, że to jeszcze potrwa jakieś 2-3 tygodnie, zanim tak naprawdę to wszystko ruszy na dobre. No i pierwszy zestaw mamy już praktycznie gotowy. Tak to wygląda. Ja zawsze tutaj, jak przyjeżdżam, jeden zestaw zawsze na małą przynętę na Orbala daję, bo przecież kurczę, duże ryby tutaj łowię również na metodę. Ja lubię łowić tutaj na metodę i zrzutu przede wszystkim. Więc na tym roku największego miałem coś koło 18 kilo tutaj na metodę, więc a tym bardziej jeszcze o tej porze roku, gdzie ta pogoda jest jaka jest, zimno, chłodno, także na razie lecimy na delikatnie. Do metod miksu jeszcze dodaję halibuta, pelet mikro od 0,5 do 0,8 mm, także taki w sumie też tej samej struktury co metod miks. Bardzo drobno zmielony pelet. Coś na zasadzie mączki. Zobacz. Wiatr wieje, to rozwiewa. Ale tego tak powiedzmy 20%. Pora namoczyć. Tonentę mamy wstępnie namoczoną. Teraz odstawimy, żeby troszkę nasiąkła. Potem jeszcze ewentualnie domoczymy. No i praktycznie możemy jej używać, robić kulę, używać do koszyczków, do metody.
prawdopodobnie, ale na pewno pierwszą rybę. Pierwsza karpia. Ryba. Tak, pierwszego karpia na uroczysku, złapanego w sezonie 2019. O, piękno. Patrzcie, jak go zważymy, ale w granicach 14 do 15 kg. Czyściutki, piękny. To wziął też na metodę delikatną, na tą samą co tę linę. Warball 11 mm, metod Feder, super, na delikatny zestaw. A na ten drugi karpiowy cisza, przez cały czas cisza. Powiedz jaki haczyk. Kurczę, powiem ci 12 albo 10. Maksymalnie 10. No, maksymalnie 10. Ale jeszcze one tak nie walczą, wiesz, jak... No bo one jeszcze są, jest zimna woda, tak. One są... One jeszcze tak nie walczą jak w latach. Czy tam z wiosny. Dobra. Jeszcze go zważymy i wypuszczamy. Jeszcze są ciszy. No super, na jak miałbyś. O, rewelacja. Dobra. Piękny. Zważymy go? Zważymy go, co? Możemy zważyć, dobra, z ciekawości. Przepięknego. Da moje oko. Dycha. Dobra, Andrzej, ile mu dajesz? 10-12 kilo. 12. Ja mu daję 14. Ja mu też 12 maksymalnie. Aha, dobra. Musimy wytarować wagę. Niech wygra. No, to przecież. Ktoś musi flaszkę postawić. Ktoś musi flaszkę postawić, no właśnie. Mogę się mylić, ale tak... Zdrowo. Znaczy, kurz zdrowo. Może mi się mylić, ale tylko zdrowo. Nie? 70. Ciężko. Patrz, prawie 16. Ile wyszło? Widzisz, bo ja nie widzę. Ile to jest? 16. 16. No, czekaj. Ile to? 16, 20, 10. 16, 200? No, 200. 15 tak. Kilo. Nie, nie, jest wytarowane. Masz wytarowane. 16, tak, jest. A, wytarowane, 16. Czyli 16, 200. No. Ha, byłem najbliżej. Mamy pierwszą 16 na uroczystość. Gratulacje. Super. Żółwik. Brawo. Dzięki. Mamy to. Pierwszy karp na uroczysku 2019 roku. O, super, dobra. 7 marca. Chodź Andrzej, wypuścimy go. Możesz to skamerować. Woda ma jakieś 5-6 stopni. Dodaj, że karp był odkażony. No oczywiście. Ten. Na małą przynętę. Warball. 15 mm, zestaw do metod Feder. Chodź bliżej, Jan. Żeby te łuski zobaczyć. Super. To jest to. Brawo. Thank you.
Mamy ranek, kolejny lin, wyobraźcie sobie, na Urbala znowu. Te liny są piękne, naprawdę takie dwukilowe, nawet ponad 2,5 kilo, rewelacja. Zobaczcie, jaki garbus. Te liny naprawdę są rewelacyjne, piękne, zielone. No także jak na razie 3 liny i jeden duży karp, ponad 16 kg, także takie rozpoczęcie sezonu, to ja rozumiem. Dobra, wypuszczamy. Na tej zasiadce używam Spider Spoda. Tak naprawdę to jest taka pierwsza okazja dla mnie, żeby go można było przetestować i powiem wam szczerze, że jestem naprawdę mega zadowolony z tej rakiety, bo mogę zapakować do niej zanętę na full, jak nawet jest więcej, to po prostu zgniatam, ona się uformuje w środku, zawsze się zamknie. Zobaczcie, kulki full napakowane, zobaczcie, dotykam na przykład gdzieś dna, no nie ma szans, żeby to się otworzyło. To jest bardzo ważne, bo też już mi się tutaj zdarzyło, że dotknąłem ziemi, potem gdzieś tam miałem branie, tu nagle rzuciłem tą rakietą, po prostu położyłem wędkę, ta rakieta wpadła do wody i jakby nigdy nic, wyciągłem pełną zanętę i po prostu nęciłem. I jeszcze co zauważyłem, otwiera się po pierwsze za każdym razem, a po drugie jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby gdzieś mi się tak jak w innych rakietach, które są otwierane tylko jakby w dwóch częściach, nigdzie mi ta żyłka tam gdzieś się nie zawinęła, bo jak ona się zawinie, to potem jest po prostu na zasadzie stawiania oporu, tak? I ciężko wyciągnąć taką rakietę z wody. Natomiast to praktycznie sunie po wodzie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Także zaczynamy nęcić. Spider jest też świetnym rozwiązaniem dla tych, co łowią na przykład na Zigriga i potrzebują, aby zanęta była odnista i rzadka, żeby zrobić smugę taką, że tak powiem, wizualną. On jest bardzo szczelny. Albo pokażę. To jest woda. Zobaczcie. Nabrałem wody. Gęstość ma niewielką w stosunku na przykład do rozrobionych zanęt, więc taka zanęta nawet jak będzie się lała, przelana będzie, to po prostu nie wypłynie z tego spidera, on jest na tyle szczelny, można tym śmiało rzucać, zobaczcie.
bardzo, bardzo szczelny. W granicach 2 kg. Piękne, zdrowe ryby. Naprawdę lin jest bardzo ładną rybą. No pomiędzy tymi 5 linami udało się jednego ładnego karpia ponad 16 kg złowić. Ale jak sami widzicie, cały czas wieje. Ja się zbieram już do domu. Wystarczy. Doba łowienia za mną. Pierwsza zasiadka w 2019 roku mogę uznać za bardzo, bardzo udaną. Także jeszcze popatrzcie na tego pięknisia. Ja zbieram się już do domu, a jego wypuszczamy. I co? Było super, naprawdę. Moja pierwsza zasiadka dobiegła końca. Mamy początek marca. Powiem wam szczerze, że jestem zadowolony, bo złowiłem 5 linów po 2 kilo każdy i do tego piękny karp ponad 16 kilo. Także świetne rozpoczęcie sezonu. Natomiast jeśli chodzi o film, no nie do końca jestem zadowolony, bo chciałem nagrać trochę więcej, chciałem powiedzieć trochę więcej, no bo wiadomo, tych tematów przed zimę się nazbierało. Natomiast jak sami widzieliście, no po prostu pogoda taka, że no nie szło po prostu tego zrobić, bo no wieje, tak mocno wieje, że po prostu w kamerze, w głośnym mikrofonie cały czas słychać po prostu wiatr. No i wiadomo, mój głos gdzieś tam pomiędzy tym, także nawet nie chciałem się wysilać, ponieważ same stanie na tym wietrze było bardzo ciężkie. Dzisiaj mi wywróciło stolik, wywróciło mi matę, kołyskę. I po prostu wiatr tak silny, że kurczę, już przy pakowaniu to aż się po prostu zmęczyłem tym wiatrem. Tak mnie kurczę zmęczył, bo mega silny. No ale no nie czarujmy się, no mamy dopiero
początek marca, lód tak naprawdę zszedł. Jeszcze generalnie u nas na Śląsku jeszcze są wody, gdzie ten lód jeszcze jest, tak? Powolutku dopiero schodzi, także no, ja jestem zadowolony mimo wszystko, aczkolwiek no pogoda, jak pogoda, no piękna pogoda by była, bo tak naprawdę temperaturę mi pokazuje 14 stopni na dworze, słońce, ale po prostu wiatr wszystko pieprzy. Najważniejsze to, że ryby brały, to jest najważniejsze. Piękny karp, rozpoczęcie sezonu, 16 kilo, fakt, że to jesteśmy na komercji. Natomiast, tak jak mówię, no jeszcze na części tych zbiorników u nas na Śląsku lód, więc całkowicie odpuściłem, trzeba jeszcze chwilę poczekać. I co? Ja lecę do domu. Dzięki za oglądanie tego filmu, kanału naszego. Zapraszamy na stronę Genesis Box. I co, widzimy się w kolejnym filmie, bo właśnie chciałem też na tej zasiadce opowiedzieć o naszych planach, ale się nie udało. Także opowiem na następnej zasiadce już troszkę więcej. Mam nadzieję, że już nie będzie tak wiało. Na razie, hej!